Dzień dobry Państwu, Andrzej Górejski, Adam Zygmański. Witamy ponownie w kolejnym odcinku Paprecznika. Dzisiaj jesteśmy na tle, jak widać, naszego goleniowskiego, pięknego, cudownego dworca. Cudownego. Przepięknego, wspaniałego, jedynego w swoim rodzaju. Jedynego w swoim rodzaju, a to dlatego, proszę Państwa, że ten dworzec jest naszą własnością. Największa ilość dworców w Polsce jest własnością PKP PLK, a my niestety posiadamy swój własny dworzec. Czemu niestety, panie Andrzeju? Albo stety. Ale co się stało, że pan w tym, dzisiaj panie Adamie, w tym przybraniu mikołajowym? Świąteczny nastrój u mnie panuje. Świąteczny nastrój? Tak. A z czym to jest związane, ten świąteczny nastrój? No raz, że już sezon taki coraz bardziej świąteczny, a dwa, że urodziny się ma. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I moja córka ma dzisiaj urodziny. A tak się złożyło, że pamiętałem, żeby panu dzisiaj złożyć życzenia, bo zauważyłem, że wyskoczyło na Facebooka. Właśnie te Facebooki, proszę Państwa, są teraz takie, że przypominają o rodzinach, a ludzie zapominają o imieninach. W polskiej tradycji zawsze były ważniejsze imieniny. Tu rodziny przyszły do nas tak naprawdę, to moda na obchodzenie przyszła wraz z Facebookami, Skype'ami. No nie, no już troszkę zawodą. Wcześniej chyba. Nawet chyba wcześniej, ale generalnie obchodziło się u nas, proszę Państwa, jeżeli ktoś pamięta, to... Tradycja obchodzenia imienin umiera. Umiera tak. Tradycja obchodzenia imienin. Pamiętamy, kto kiedy ma imieniny. Nikt nie zagląda do kalendarza, bo i po co. Każdy ma kalendarz w komórce, a tam nie jest napisane przecież, jak się dzieje z imieniem. Zgadza się. Więc nawet o przyjaciołach się nie pamięta. Proszę Państwa, jesteśmy przy tym dworcu, no nie bez kozery. Jak Państwo sami wiedzą i obserwują całą sytuację, cyrk związany z dworcem goleniowskim trwa. Toczy się dalej, kolejny przetarg. Czyżby znowu okazało się, że nie udało się wyłonić wykonawcy? No, pojawiły się dwie oferty. Dwie oferty, ale, bo jest ale. Właśnie, ale jest takie, że proszę Państwa, oferty są oddalone od siebie o ponad 20 milionów złotych. Od tego, co gmina była w stanie zaoferować jako pieniądze na wykonanie całej inwestycji. Tak, bo w tym roku, proszę Państwa, w zwałkowanym budżecie, zwałkowanym, no szkoda, że ja nie mam jakiejś tubki, bym Państwu pokazał, jak to się wałkowało, z roku na rok, odłożono 40 bodajże 5 milionów złotych. Do tego jeszcze... Niebagatelna kwota. Już niebagatelna, tak. I mówiliśmy, że to może się zamknąć. Pamięta pan, mówiliśmy w pewnym około momencie, 60 że... milionów. Ja mówiłem, że nawet 80. To i praktycznie, a nawet 100. Ojoj. Proszę Państwa, no i okazało się, że Rada Miejska już w projekcie budżetu ma dołożenie kolejnych 19. Będzie ten budżet w piątek na sesji Rady Miejskiej. Czyli co, 45 plus 19? To już mamy ładną. 64 miliony. Już mamy ładną kwotę. Pojawiły się dwie oferty. A chwila. 64 miliony. A tutaj po sąsiedzku w Stargardzie Strabag bodajże buduje piękną taką centralę przesiadkową połączoną z dworcem kolejową, chyba pętlą autobusową, prawda? No, ale panie Adamie. Ile tam wyszło? Tam jest 20 chyba 8 milionów. Nie, to bieda. To bieda. Co to jest 28 milionów? My to będziemy mieli złote planki, luksus, nie wiem, może chodniki ruchome, takie na pasko, żeby nie trzeba było w ogóle chodzić. Będziemy mieli cudownie i pięknie, zważywszy, że proszę Państwa, obiekt ma być przepięknie przestrzenny. I dla Państwa informacji, około 60% całej tego obiektu ma zajmować nasza kochana Straż Miejska. Czyli będą mieli... A jak z kubaturą tego planowanego obiektu? On będzie podobny kubatury czy większy? No, jeżeli chodzi o obiekt, to troszeczkę mniejszy, ale za to zadaszenia piękne będzie. Zadaszenia zadaszeniami, okej, ale chodzi mi o to, że skoro ma być troszeczkę mniejszy, a Straż Miejska ma mieć 60%, to czy gmina Goleniów planuje zatrudnić więcej strażników? Nie, panie Adamie, strażników na razie nikt nie mówi, że będzie więcej, tylko że wiadomo, problem jest tego typu, że... Zastanawiam się, co oni tam będą robili, rowerami będą jeździli pod... Ale oni nie mają warunków do pracy, siedzą na dole w piwnicy, no. No siedzą w piwnicy, tak, siedzą, to prawda. Były bunkier jest zajęty przez archiwum, siedzą w kilku pokoikach ciasnych, a ruch roboty, przybywa, kamer dokładają. No. W parku przecież teraz jasno będzie, to trzeba będzie pilnować tego parku. Niech pan zauważy to, że zgodnie z przepisami
zgodnie z obsadą, powinni pełnić dyżury 24 na godzinę na dobę i raptem ktoś się trapnął, proszę Państwa, że Straż Miejska nie pełni tych dyżurów 24 godziny. No nie, nie. Weekendami mają jakieś nocne służby, natomiast nie pamiętam, żeby w tygodniu funkcjonowali po 22. Czyli brakuje strażników. No brakuje. Więc? Ale u nas wszędzie brakuje ludzi do pracy, tak? I czy to Straż Miejska, czy to PGK, też w PGK-u brakuje ludzi do pracy. Przecież... No, ale wie, bo należy do, tak do tematu, to jeżeli brakuje tych ludzi, czyli ta kubatura, która powstanie dla nich, to chyba będzie przestrzenna, przyszłościowa. No na pewno. Skoro budujemy dworzec za jeszcze nie wiemy ile, ale no około 60 milionów co najmniej, to no, ja myślę, że on nie będzie wybudowany po to, żeby po 15 latach stać się, nie wiem, no bezużytecznym. No wie pan, ale to jeszcze nie powiedziane, bo tutaj jest sytuacja taka, że jak się to rozwinie, może strażnikom naszym przypadną kolejne rzeczy do obsługi, więc kto wie, może nawet mają, pan burmistrz ma jakieś, nie wiem, konotacje, żeby policja może troszeczkę pogonić z tego goleniowa, nie siedzą cicho w noże. Na co mu policja? Policja to są ludzie niebezpieczni, w końcu to służba państwowa, a on woli mieć swoją policję. No to co pan mówi, to jest takie bardzo daleko idące. No daleko idące. Ja bym się jako policjant bardzo, no nie zapędzałbym się aż tak daleko. No może nie aż tak daleko. No. Chociaż, czy pan mówi, że szeryfostwa tutaj nie będzie, szeryfa, który będzie zarządzał tym miastem? No, mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas policja pozostanie państwowa, a no, nie burmistrzowska. Jak najdłużej. Oby na zawsze. Oby na zawsze. Oby na zawsze, tak. Oby na zawsze. Ale wracając do tematu, proszę Państwa, pokażemy tutaj Państwu ten materiale w poprzeczniku, jak ten ma dworzec wyglądać. Jak Państwo widzą, kubatura jest jego dosyć ciekawa. Zresztą na pewno Państwo znają, bo ten materiał jest na pewno nieraz pokazywany, nie dwa. Pytanie jest takie, czy nam w Goleniowie jest potrzebny taki obiekt? Bo wydatek, proszę Państwa, pojawiły się, tak jak już tutaj wspominali, dwie oferty, jedna na 50 parę milionów, kolejna ponad 80. I pytanie jest takie, czy nawet jeżeli ta przejdzie oferta na 50 tam parę milionów złotych, czy ona się zamknie na tej kwocie, bo ja śmiem wątpić. Zważywszy na to, że planowana jest tutaj... No koszta wykonawstwa inwestycji cały czas rosną, więc nie należy się spodziewać, że będzie taniej. No. A ta maszyna? Ta maszyna do tego tunelu. Tak. Drogo. Drogo i to się chyba trzeba zapisać w kolejkę. Drogo w kolejkę, poza tym nie wiadomo kiedy, poza tym nie wiadomo jak te wody tutaj zadziałają. Zależy, żeby, proszę Państwa... No i jak przeprowadzić taką skomplikowaną, jakby nie było, operację budowy tego tunelu, nie wyłączając ruchu linii kolejowej, jedynej w kierunku Świnoujścia. No ale to wie pan. Na dłuższy czas, no bo wie pan, można zamknąć na dzień, można zamknąć na dwa. Pytanie jest następujące. Proszę Państwa, czy nie można by było obniżyć tej inwestycji? Owszem, można. Budowanie tunelu w tym miejscu, gdzie występują cieki bardzo potężne wodne i proszę Państwa, wybudowanie tego tunelu wymaga bardzo mocnego palowania. Czyli sam koszt inwestycji jest bardzo podrożony o samą tą efekt palowania. Można to taniej wykonać, budując po prostu nad peronem i dalej kładkę. Można to było z windami zrobić na wzór Dąbia, tak właśnie, tak, z tak windami, gdzie osoby niepełnosprawne mogłyby się poruszać, więc pytanie się pojawia następujące, po co ten tunel? No jak ktoś... to po co? No. No bo pan burmistrz chce zagospodarować rampę i bezdomni będą się musieli gdzieś wynieść. No, faktycznie. No to tunel. Tunel może być potrzebny. No, proszę Państwa, no o tym nie pomyślałem, pan Adam tu mnie nasunął. Rzeczywiście dobre to taka, skojarzenie. Tak mi się z Polski kojarzy. Gdzie tunel nie widziałem, to tam się bezdomni no zazwyczaj kręcili. Zważywszy na to, że pan parę metrów dalej jest przecież tak. Przechodnia, kładka, jakoś tam bezdomni nie siedzą. No nie, i też wtedy oni będą mieli lepiej, bo teraz siedzą w namiotach obłożonych workami foliowymi, w środku wypchanych styropianem. Każdy się przytula do trzech kołder, żeby mu było ciepło i muszą jeszcze tam sobie obok tych namiotów palić ognisko. Jak będą mieli tunel, to tylko muszą zadbać o to, żeby przyciągi im za bardzo nie dolegały. Także proszę Państwa, może właśnie trzeba spowodować, żeby te przyciągi w tym miejscu były. Ale już kończąc, przechodząc dalej, to powiedzmy to, że
Zastanawiające jest to, że jak Państwo widzą, jesteśmy na dworcu PKP w Goleniowie. Czy Państwo widzą jakiś ruch? No i środek tygodnia mamy. Tak. Nie to, że weekend, nie to, że tam niedziela, późny wieczór. Tak. Tylko środek tygodnia. Proszę Państwa, jesteśmy, jest godzina przed godziną 14, jak Państwo widzą. No, kiedyś to stwierdzić, że 6 osób oczekuje. Oczekuje. Proszę Państwa, czy dla 6 osób warto budować taki dworzec? No. To wychodzi taki głupi mój przelicznik, ale jak masz 60 milionów kosztować, to po 10 milionów na osobę. Aż. Bogata inwestycja. Ale proszę Państwa, już przejdźmy to dalej. Pytanie jest, specjalnie przywracamy do tego tematu i wałkujemy ten temat, bo już mówiliśmy o tym temacie wielokrotnie, dlatego że obawiamy się, że ta inwestycja przyrośnie nie dość do oczekiwania mieszkańców, potrzeby mieszkańców, to jeszcze proszę Państwa kosztowo za te pieniądze można by było wykonać kilka innych inwestycji. O, kilka. Ja myślę, że kilkanaście. No. Chociaż nie, w mieście Goleniów nie. W mieście Goleniów inwestycje są sprawami drogimi. No właśnie, skoro w Stargardzie za 20 centrum środkowe buduje się 28 milionów. Tak. Albo 26 już nie pamiętam. Ale tam nie trzeba tunelu. Tam tunel jest. Tam już jest tunel, tak. Tak, tam jest tunel. Więc skoro tam nie potrzeba, proszę Państwa, 28 milionów, no powiedzmy, że ta kładka, którą byśmy walnęli górą, że tak powiem, nad peronami kosztowałaby 10, to stricto mamy już kwotę, powiedzmy, 30 plus 10, 40 milionów się zamykamy. No, czyli tyle dokładnie, ile już gmina ma zabezpieczone. Czyli tyle, ile gmina ma. Mamy jeszcze zapas kilku milionów, gdyby nagle coś trzeba było dołożyć i... Znając burmistrza Kupowicza i inwestycje, które on wykonuje od dłuższego czasu, to każda inwestycja kończy się dokładką paru rze. A nie, panie Andrzeju, żeby inwestycja się skończyła, to musi zostać odebrana najpierw. No tak, no ale to widzi pan, most na Andersa nie odebrany. No, czyli tak, inwestycja pod tytułem przebudowa mostu na Andersa nie jest odebrana, mimo zapowiedzi, że już została odebrana, co nie jest zgodne z prawdą. Dokładnie. Czyli jest niezakończona. Niezakończona. Park na ulicy Szczecińskiej, który obecnie nazywa się Parkiem 750-lecia, z tego co się orientuję, chyba nie został odebrany jeszcze, więc nie można uznać inwestycji za zakończoną. Nie można. Więc czyli proszę, my nie kończymy na razie żadnych inwestycji. A może to jest celowe, wie pan, może pan burmistrz wie o jakiejś rzeczy, o której my nie wiemy. Sam pan pamięta, że na przykład w krajach arabskich obudowa niezakończona nie płaci się podatków. Tylko jak to sam sobie? No właśnie. Bo od nieruchomości. Tak. No myślę, że od parku to tam podatku opłacać nie będzie potrzeby, no bo to nie jest nieruchomość warta, tak? No ale no co by nie było. Z jakiegoś powodu te inwestycje nie są odbierane. Z jakiegoś powodu nie takiego są odbierane. My nie wiemy z jakiego, ponieważ w spotach informacyjnych, które pan burmistrz sam sobie produkuje, nie mówi, dlaczego nie dokonuje odbioru inwestycji. Ten temat, czyli proszę Państwa, te spoty reklamowe, to jest temat dosyć ciekawy, więc ja pozwolę sobie tutaj z panem Adamem uzgodnić to, że w następnym papeczniku poruszymy ten temat, jest dosyć ciekawy, ale jeszcze wracając do tego, proszę Państwa, w tym momencie, proszę Państwa, kiedy inwestycja ma aż tyle kosztować, kiedy ona ma być tak rozległa, tak rozbudowana, kiedy dworzec przejęliśmy na własne potrzeby, cholera wie po co i na co, komu to potrzebne było. No mówi się o tym, że PKP wysiało naszej gminie dosyć duże pieniądze za tytuł podatku i w związku z tym przejęto ten dworzec, ale o ile tereny wokół dworca, no mówię to zrozumiałe, jak ta rampa, która ma służyć kulturze, czy... Rampa kultury, czy tereny, proszę Państwa, przypatrzę, ale w tym momencie zachodzi pytanie, czy my musieliśmy ten dworzec. No w końcu dworzec, owszem, ma służyć nam, ale... Sam budynek, ale na samych przebywających osobach ma zarabiać PKP. Więc jeżeli PKP ma zarabiać na tych osobach, no to pytanie jest... Tendencja jest taka, że wyprowadza się dworców niejako całą obsługę, która jest tutaj zbędna. Czyli nawet w wielu dworcach w Polsce, większych od Goleniowskiego, już nie ma nawet kas obsługiwanych przez żywe osoby, bo są automaty. Są automaty. Tak? Więc wyprowadza się dokument... Cała, że tak powiem, infrastruktura biurowa jest umieszczona gdzieś w dużych miastach, gdzie kolej ma swoje
centrale różnego rodzaju, tak? I tam są po prostu pracownicy biurowi. Natomiast Dworzec jest od tego, żeby zapewnić tubylcom podróżującym przynajmniej jakiekolwiek warunki do tego, żeby nie stali na deszczu i nie marzli na przykład, tak? Ale równie dobrze można to zapewnić w sposób skromniejszy niż to, co jest zaplanowane niego. No ale według pana burmistrza... No skromność stacja... nie jest jego mocną... No nie, ale wracając do tematu, według pana burmistrza to jest stacja węzłowa. Ale węzłowa w sensie, że... No właśnie, nie wiem, chyba supełki się zawiązują. Tak zwany węzeł gordyjski, który się zapętlił i teraz nie wiadomo, jak go rozpętlić. Więc proszę państwa, ten cel... Bo nie widzę tutaj jakiejś wielkiej stacji węzłowej, no, przesiadkowej. Mówi się o Somie. No tak, dobrze. Czyli jesteśmy jedną ze... Goleniów jest jednym z miejsc branych pod uwagę jako przystanek szczeciński. Obszaru metropolitarnego. Tak. Okej. Tylko no nie nazywajmy tego stacją węzłową, bo taką samą stacją musielibyśmy wtedy nazwać załom, chociażby, nie wiem, rurkę, bo też będzie brana pod uwagę. No, wie pan, ale trudno nie powiedzieć, że węzeł kolejowy jest, bo tutaj pociągi przyjeżdżają do Kołobrzegu. Kołobrzegu, tak. No. Więc no, węzeł jest? No jest. Co prawda, jaki ten węzeł, taka powinna i być stacja, no ale my mamy aspiracje, proszę państwa, dużo, dużo większe. Może od razu wybudujmy tu jeszcze awaryjny pan stacjista. Był taki, proszę pana, mój pomysł, który nie został zrealizowany. Jest to dla śmigłowców? Tak, miał być na dworcu PKP budowany na dachu. No. Okazało to się któregoś dnia 1 kwietnia. Nie zostało to wzięte pod uwagę przez władze Goleniowa. Bardzo szkoda, bo bylibyśmy w ogóle sławni już jako miasto. No wie pan, samocześnie no, lądują różne awionetki, samoloty. No jak węzeł, to węzeł, tak? Przesiadamy się z pociągu na śmigłowiec i wstyska. Tak jest? No, a czemu nie? Panie burmistrzu, na bogato trzeba. Na bogato, jak tak. Musi jechać, to po całości. Biedne nie ma co. Nie, bo my do biednych gmin nie należymy, więc trzeba pokazać temu światu, że tutaj się dzieje, Hollywood i inne takie... Wspaniałości, już stać trzeba budować. Jeżeli już stać nas na 60, 2, 80, a nawet... A co to takie lądowisko dla śmigłowców? Kawałek asfaltu, wylać, namalować duże koło białą farbą? Panie burmistrzu, najwyżej kolejne 10 milionów, nic się nie stanie. Jakby to skumulujemy jeszcze z następnego budżetu. A może być to motywacja do tego, żeby mieszkańcy do niego kupowali śmigłowce. O! No bo skoro będzie już lotnisko... O! Przesiadka, proszę pana, panie burmistrzu, na dachu dworca i tyle, świat szeroki. Telewizje będą przyjeżdżały. Proszę państwa, dzisiaj kończymy nasz odcinek Papierzika. Było nam bardzo miło. Było tak? Nam dzisiaj bardzo miło w tym świątecznym nastroju. Wszystkim, komu tylko możemy życzyć czegokolwiek dobrego, to życzymy. Spotkamy się z państwem jeszcze za tydzień. Później będą święta, więc... Chyba przerwę zrobimy. Damy państwu odpocząć. Zobaczymy, jak potoczy się kolejna sesja. Jeszcze o tej sesji w następnym odcinku o tym nie powiemy. Dlatego, że proszę będziemy państwa... Obtór. Tak, cykl realizacyjny. To w Goleniowie akurat taka norma. Będziemy mieli obsług, tak jak przy inwestycjach mamy obsługi. Nasz cykl realizacyjny jest 2 odcinki w ciągu tygodnia, a później po prostu odpoczywamy. Szukamy innych zadań. Pan Andrzej odpoczywa od spotkań ze mną. Tak. Także proszę państwa, miłym akcentem czekamy na... Kończymy z państwem, życząc państwu wraz z tym mikołajkowy czas, żeby ten dworzec wreszcie powstał. Żebyśmy wreszcie mogli gdzieś mieć się czym pochwalić, żeby ten dworzec nie był aż taki obskurny. Chociaż ja uważam, że wystarczyłaby rewitalizacja tego starego dworca. Chociaż niekoniecznie. Już mi się to słowo już mi się źle kojarzy po tym, co zobaczyłem w parku. No, rewitalizacja. 450 punktów świetnie. Niech sobie pan pomyśli, jakby tu nagle się jasno zrobiło. Wow. No. Już i tak widzę z domu jadąc, że jest miasto oświetlone. Szanowni państwo, do zobaczenia. Do zobaczenia państwa.